Idealna pora roku na planowaną operację ortopedyczną. Czy lepiej się operować latem, zimą, a może jesienią czy wiosną? To pytanie często zadają mi pacjenci. I jeżeli sytuacja jest taka, że faktycznie możemy sobie zaplanować, kiedy będziemy się operować, że nie jest to operacja ze wskazań nagłych, pilnych, to jak wybrać? W lecie jest gorąco, w zimie jest zimno, jesienią może padać deszcz. Co więc jest idealne? To, co mówię pacjentom, to to, że nie ma idealnej pory roku. Trzeba zwrócić uwagę na zupełnie inne elementy. Trzeba porozmawiać ze swoim doktorem, co nas czeka po operacji. Czy będziemy chodzić o kulach, czy będziemy mieć gips, a może jakąś ortezę. To jest to, co jest ważne. Czy będziemy musieli zostać w domu, wziąć zwolnienie, czy pracować zdalnie. Kto zajmie się naszymi dziećmi, kto nam zrobi zakupy. To są takie bardzo logistyczne pytania. Więc dla mnie idealnym momentem, żeby robić planowy zabieg, jest moment, kiedy wiem, że pacjent podoła moim zaleceniom pooperacyjnym. Da radę chodzić o kulach, że ktoś mu przyniesie zakupy, że nie będzie się stresował tym, że dzieci trzeba odebrać ze szkoły, bo to jest jakoś zorganizowane. Że nie będzie się stresował tym, że za szybko musi wrócić do pracy albo że musi gdzieś wyjeżdżać w związku ze swoją pracą zawodową. Te rzeczy trzeba obgadać u siebie w pracy, ze swoim pracodawcą, porozmawiać ze swoją rodziną, zaplanować sobie wszystko. Zazwyczaj w ortopedii te najtrudniejsze to są maksymalnie 2, czasami 3 miesiące. Często szybciej możemy wrócić do aktywności, ale te opcje omówcie ze swoim lekarzem prowadzącym i w ten sposób wybierajcie ten idealny termin na operację.